Co się z Unią dzieje? No to siebie się trzeba zapytać, co z tą Unią robimy. I to każdy z nas musi się zapytać, co robi, żeby nasza przyszłość była zabezpieczona. Zapisałam się do Renew Europe i do partii Polska 2050 Szymona Hołowni, która przystąpiła właśnie do Renew Europe. Te środowiska są mi bardzo bliskie, bo to centrum, spektrum politycznego w Unii składa się z ludzi bardzo różnych i trzeba znaleźć ten wspólny podmiot. I tym wspólnym podmiotem jest ta silna Europa, mocniejsza integracja europejska. Ja zawsze powtarzam, że my mamy jedną europosłankę w Polsce 2050, ale czujemy się, jakbyśmy mieli 20-osobową reprezentację w Parlamencie Europejskim. Róża jest osobą, jak pierwszy raz byłem z nią w Parlamencie Europejskim, kiedy zaczynaliśmy naszą współpracę, no tego się nie da kupić, tego się nie da oszukać. Szliśmy przez Parlament Europejski, 70% ludzi, których mijaliśmy, kłaniało się, pozdrawiało, podchodziło z szacunkiem, żeby się z nią przywitać. Róża jest instytucją w europejskich instytucjach. Każdy ją zna, ona ma dostęp do każdego ucha i do każdego piętra wszystkich budynków Unii, jest w stanie umówić się z każdym na rozmowę, jest proszona o radę przez przewodniczących komisji, przez szefów parlamentu. To jest osoba wpływowa w miejscu, w którym podejmowane są ważne decyzje dotyczące Polski. Je dirais que les valeurs de Rosa dans le groupe ont été à la fois la solidarité, le partage et l'amitié. Per chi è abbastanza vecchio come me e che si ricorda che cosa è stata l'opposizione polacca, Solidarność, per chi da giovane studente andava in piazza per sostenere la battaglia degli operai di Danzica, di Solidarność contro il regime comunista, vedere Rosa nel nostro gruppo è stata, come dire, una boccata d'ossigeno, vedere quella vera Polonia che tutti ci aspettavamo e che vogliamo che sia. Rosa nous apporte cette fraîcheur, cet idéalisme permanent, l'esprit de solidarité. Nous avons besoin de Rosa Thun justement pour faire briller les valeurs de son pays, mais aussi les valeurs polonaises qui doivent être et doivent pouvoir s'exprimer dans le troisième groupe du Parlement européen. European Union is basically battling through the age of crisis. It's not only about the pandemic, what we saw not a long time ago, we saw the financial crisis. Now we have the war, the Russian aggression in Ukraine, which resulted in an energy crisis because we were naive and believed that Russia is a stable partner. The aggression of Russia is really like the top priority right now to stop it and to really tackle the situation. Et nous avons compris à quel point nous avions besoin d'une industrie d'armement commune, d'une défense commune. Et nous avons compris à quel point nous avions besoin d'une politique étrangère commune. Et on voit que l'Europe, elle est en train de se transformer, qu'elle est capable de mettre en œuvre des réponses fortes pour protéger les Européens. On voit que l'Europe se transforme dans les crises. Le gros enjeu pour nous aussi, c'est de garantir que l'Europe soit capable de bien fonctionner aussi en temps de paix. Renew Europe è il baluardo dei valori dell'Unione Europea, dei valori dello Stato di diritto, della libertà di stampa, dei diritti civili. Pour Renew Europe, qui est le parti au centre de la coalition, c'est une priorité. C'est les éléments fondateurs d'une démocratie doivent être promus. C'est la réponse au populisme, dont la progression, bien sûr, nous inquiète en Europe. There's nothing like, you know, Brussels telling us to do this or that. It's about agreement between the countries and what are the common rules. And to say that, oh, they're not valid for us, is something like, you know, you would have the Malopolskie Wielkowojewodstwo saying that, well, no, the law decided in Warsaw is Warsaw dictate. We're not following that. Honestly, it's a childish thing. We have to find a way, have to be compatible with the planet. It's really the crucial condition for our prosperity in the future. And this is related to every activity that actually builds our society. So we really have to think not only about the profit, but also about the prosperity, the sustainability, and the long term.
activities that will have an impact, maybe not on us, but on our children. Nessun paese può fare questo da solo. Non lo può fare il grande paese, non lo può fare nemmeno il piccolo paese. Solo l'Europa tutti insieme. We need stronger Europe. These days, some of the largest powers in the world are the multinational corporations. And the most recent example is to have one charger for all the mobile phones and tablets and the notebooks, which I cannot imagine Slovakia or Poland do it on its own, because a big company would just laugh and say, okay, we will not sell at your market. Well, they cannot afford to ignore the Union as a market, and therefore they will have to do what we want. Po prostu nie ma żadnego porównania między siłą i suwerennością każdego kraju osobno, a suwerennością naszą wspólną. Wtedy jesteśmy naprawdę i silni, i suwerenni, jak się częścią tej suwerenności po prostu dzielimy. My nigdy nie byliśmy jeszcze tacy silni, jak jesteśmy w Unii Europejskiej, bo przecież my współdecydujemy o tym, jaką ładowarkę do telefonów i innych urządzeń będą używać wszyscy inni w Unii Europejskiej. Co z emisjami? Przecież to jest nasza wspólna decyzja. Współodpowiedzialność za wszystkich. To jest bardzo charakterystyczne dla Renew Europe. Współodpowiedzialność za tę całość właśnie. Świadomość tego, że dopiero jak będziemy mocno scaleni, to wtedy nie musimy się obawiać przyszłości.